Cześć, jestem Kornel. Cześć, jestem Sergiusz. Witamy Was w szóstym odcinku naszej serii How To. Dzisiaj pokażemy, jak kreatywnie wykorzystać lampy LED-owe w domowym studiu. Światło LED-owe dzisiaj staje się coraz, można tak powiedzieć, modniejsze, częściej wykorzystywane, ponieważ właśnie jakość świecenia jest coraz większa. Teraz producenci robią lampy z coraz wyższym CRI, co nam bardzo fajnie podkreśla ton skóry. Dzisiaj mamy trzy lampy, mamy dwa tak zwane miecze LED-owe i mamy jednego ringa. Po co trzy? Zaraz Wam wszystko po kolei pokażę. Pierwszą lampą tutaj ustawimy jako takie zimniejsze światło, konturujące. Druga lampa nam wejdzie w kadr, będzie tak przechodziła przez kadr, to zobaczycie. I jeżeli oglądaliście nasz poprzedni odcinek o dymie, jak nie, to serdecznie Wam zapraszamy. Też dodamy przez to trochę klimatu. Natomiast, jak mamy po prostu same te dwie lampy, już, jakby to powiedzieć, zakolorowane i chcemy mieć kolor skóry taki jak był, to wtedy musimy mieć trzecie źródło światła z przodu. Dzisiaj to będzie akurat ring. Można też użyć zwykłego softboxa, można użyć też lampy światła stałego typu tam Quadrilight Video LED czy Nanolight Forza lub inne. Natomiast, kiedy pracujemy z ringiem, trzeba pamiętać kilka ważnych rzeczy. Pierwsza, trzeba, żeby modelka lub model byli bardzo blisko lampy. Taki ring, im większy, to wtedy możemy wziąć więcej postaci. Natomiast im jest mniejszy, to trzeba brać mniej. Dlaczego? Ogólnie fotografia studyjna polega, taka regułka fotografii studyjnej polega na tym, żeby postać, którą fotografujemy, była jak najbliżej modyfikatora, ponieważ wtedy uzyskujemy jak najmniejsze światło. W tym przypadku, jak odejdziemy, będą bardzo mocne przejście pomiędzy tonacją skóry i będą wyglądać takie, jak niby są plamki. Więc pamiętajmy, żeby być bardzo blisko, to jest raz. Drugi moment, że kiedy fotografujemy, nie staramy się fotografować lampy tam z góry, z boku czy coś, zawsze musimy brać na przestrzał i wtedy wszystkie tonacje skóry, tekstura, wszystko będzie nam ładnie wyglądać. I pokażę Wam, o co chodzi. Skoro bym Cię zaprosił, ustawimy troszkę wyżej. Tak, jestem wyższy troszkę. No, jesteś wyższy. Więc teraz zobacz, jak fotografujemy z ringiem, musimy być właśnie przez ten ring. Wtedy mamy wszystko wokół ładnie oświetlone. Teraz operatora poprosimy, żeby wszedł w samą lampę. Zobaczcie. I poza tym też zobaczcie, jaki ładny jest efekt w oku. Właśnie takie kółko, które się robi. Natomiast jeżeli oddalimy się, jak widzimy, światło już nie jest takie korzystne, już nie jest takie ładne. Czym bliżej, tym lepiej. Czym bliżej, tym lepiej. Tak jest. No dobra. To zapraszamy modelkę. I działamy. No, weźmy się za wytwórnicę, tak jak ostatnio? Tak, będę asystentem, będę tworzył dym. Super. Jeszcze taka rzecz. Lampę, które dzisiaj wykorzystujemy, to są Nanolight Power Tube. To jest model 30C, a to jest model 15C. O takiej lampie 30C mamy stworzony filmik na naszym kanale, więc zapraszamy, żeby go obejrzeć. Nanolight 15C to jest ta sama lampa, co jest 30C, z tym, że jest krótsza o połowę. Jak widać, było bardzo charakterystycznie, ponieważ mamy taki ładny blik w oku, taki okrągły. Więc takie coś często można zobaczyć na Instagramach, na YouTubach. To jest bardzo ładne. Te miecze też tam zrobili fajne roboty, czy to właśnie ten, który jest w kadrze, czy ten, który jest z kontury. Tutaj akurat fotografowałem na ISO 400, migawkę 1/160, żeby po prostu była cała
otwarta. Przysłony przymknąłem do czterech, żeby akurat cała twarz była ostra. A jak widać, włosy lekko są rozmyte. No i dym. No i dym. Tak jest. Dymu używamy już drugi raz i jak widać, sprawdza się. Nie? Tak. Więc... Nadaje absolutnie bardzo fajnego smaku to zdjęć. Takiego klimatu też. Tak, jest bardzo klimatyczne. To bardzo fajnie nadaje. Natomiast też pamiętać, kiedy pracujemy z ringiem, że to mocno wszystko podkreśla. Po prostu podkreśla to teksturę skóry, podkreśla kości, uwydatnia nam po prostu wszystko, więc kiedy pracujemy z ringiem, musimy myśleć nad każdym szczegółem. No tak jak wiadomo, przy każdym zdjęciu. Natomiast ring nam, tak by to powiedzieć, wykazuje wszystko. Super. Efekt bardzo ciekawy, czyli odcinek udany. Zdjęcia udane, jeszcze tylko cię obróbka czeka teraz. Tak jest, jak najbardziej. Dobrze. Moi drodzy, koniec odcinka 6. Już wkrótce kolejny 7 odcinek, ale jeżeli macie swoje pomysły, pod filmem podsyłajcie je. Bardzo chętnie zrealizujemy dla was różne ciekawe rzeczy, które można w domowych warunkach zrobić samemu. Tak? Tak jest, jak najbardziej. No dobra, dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Cześć.